podróż to chyba najbardziej znany celnik na świecie. Pracował w Kafarnaum, w mieście położonym nad jeziorem Tyberiackim, zwanym też Galilejskim, znajdującym się na skrzyżowaniu dróg handlowych, do którego przybywało mnóstwo ludzi. I to miejsce, Kafarnaum, wybrał Jezus na miejsce zamieszkania po uwięzieniu Jana. Tam też rybakami byli Piotr, Andrzej, Jakub, Jan. Jezus obchodził okoliczne miejscowości i nauczał. Sam Mateusz, spisując Ewangelię, tak opisał ten moment. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz i powiedział do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Zaskakuje nas, jak szybko Mateusz odpowiedział na zaproszenie Jezusa. Czyżby słyszał o mistrzu z Nazaretu, o cudach, które działał? I czy to nie wskazuje na jakieś wewnętrzne życie duchowe, które prowadził? Być może rozmyślał o sensie życia. Natomiast jako celnik, powszechnie uważany za grzesznika, był odrzucony przez rodaków, ponieważ jako celnik pobierał cło od swoich dla okupanta, dla cesarstwa rzymskiego. Natomiast wspominając powołanie Mateusza, nie skupiamy się na jego przeszłym, grzesznym życiu, ale na misji, którą mu powierzył Jezus. Jezus mu zaufał. I Mateusz zaufał Jezusowi. Wstał i poszedł za nim.